Witam wszystkich, z tej strony Kataku, a to jest kolejny odcinek z ciekawostek Pokémon. Dziś za sprawą tego komentarza przedstawię wam lodowego członka Tria Tytanów, czyli Regice'a. Zapraszam do oglądania. Jeśli spodoba ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Kiedy pod tym filmem znajdzie się ich 800, to już następnego dnia wbija kolejny odcinek. Komentarza, który Pokémon ma być następny, oraz udostępnić ten film swoim pokemonowym znajomym. A teraz zaczynajmy. Jego kategoria to Pokémon Góra Lodowa, a japońska nazwa to również Regice, lecz czyta się ją Regice'u. Pochodzi ona od łacińskiego słowa regis, czyli królewski, oraz angielskiego słowa ice, czyli lód. Posiada ono abilitkę Clear Body, która zapobiega zmniejszaniu statystyk przez ruchy i abilitki Pokémonów, takich jak na przykład Scary Face czy Intimidate. Nie zapobiega jednak zmniejszaniu statystyk w przypadku, gdy ruch używany przez naszego Regice'a nakłada taki efekt. Tak więc ruchy takie jak Super Power czy Shell Smash dalej będą powodować obniżenie się statystyk. Nasz królewski lód posiada również ukrytą abilitkę o nazwie Ice Body. Sprawia ona, że podczas gradu Pokémon z tą abilitką nie dosyć, że nie odniesie od niego obrażeń, to jeszcze wyleczy 1/16 jego maksymalnego HP. Wracając jednak do samego Regice'a. Mierzy on 180 cm oraz waży 175 kg. A tak prezentuje się jego forma shiny. Regice składa się z arktycznego lodu, który do złudzenia przypomina kryształ. Jako że nie posiada on palców u stóp, porusza się unosząc się w powietrzu. Nie posiada on również żadnych narządów wewnętrznych, a dźwięki, które z siebie wydaje, do złudzenia przypominają jakiegoś robota. Regice potrafi stworzyć swego rodzaju barierę z powietrza, której temperatura dochodzi nawet do minus 200 stopni Celsjusza. Dzięki niej potrafi przeżyć na przykład w lawie, czy innych miejscach o ekstremalnie wysokiej temperaturze. Pokémon ten spał w lodowcu przez tysiące lat. W anime zadebiutował w filmie kinowym Lucario i Tajemnica Mew. Natomiast w głównej serii, za sprawą 190 odcinka serii Advanced Generation pod tytułem Peace The Final Frontier, który niestety nie został wyemitowany w Polsce. Regice posiada najwyższą specjalną obronę ze wszystkich Pokémonów legendarnych oraz Pokémonów typu lodowego. Jego przeciwnością jest Regirock, który posiada tyle samo defensywy co on, ale zwykłej. W międzynarodowych wersjach gier Pokémon Ruby, Sapphire oraz Emerald występuje ukryta lalka Regice'a. Można ją odblokować jedynie za pomocą ekskluzywnej japońskiej karty i Rider Regidoll's Decoration. Dzieli on swoją kategorię góry lodowej z Avalugiem. Jego design wzorowany jest na golemach z hebrajskiej legendy. Owe golemy pełniły rolę sług wyższych mocy. Mówiono, że posiadają na głowie pismo, które było dla nich bardzo ważne, ponieważ gdy pismo to zostało zniszczone, razem z nim umierał również golem. I możecie powiedzieć, że Regice nie ma żadnego pisma na głowie, jednak gdyby bardziej się nad tym zastanowić, to żółte oczy tego Pokémona przypominają trochę alfabet Braille'a. Także jeśli zamierzacie w niedalekim czasie prowadzić batalię z Regice'em, no to już wiecie, gdzie celować. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o tym Pokémonie nieco więcej. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i o tym, że gdy pojawi się ich tu 800, to już jutro wbija kolejny odcinek. Ponadto zostawcie komentarz z propozycją kolejnego Pokémona oraz wbijajcie na Potionek Ataku oraz Discord rouletowo. Do widzenia, dobranoc.